jagody zielone, jagody czerwone. Nieba nasze wydarzyła, a z Panu dostanę, a z Panu dostanę. Dzisiaj bym chciała powiedzieć o tym, jak Kiejsika była w Ameryce. To było jako sika najo. Prawie szkoły skończyła, no i też trzeba było myśleć, co dalej. Do roboty się mi nie chciało, galana ich nie miała, no to się uznała kany do świata jechać. Mama jak poczuli, że do Ameryki, to już uznali, że zgłupła i zabronili jechać. Ale ją okropnie w dycki uwzięto była, no toż mać nic jeny krzyziciek dali na cestę i co by je chcało, przyjechała pytać. Jakbyś była w tej Ameryce, to się okropnie banowała, że o tej mojej macierzy nie posłucha. I o tam ziodniuczkiego nie znała, ale już najgorsi było to, że o tej jej rzeczy nic nie rozumiała. Poszła w niedzielę do kościoła. No dziwą się tak po tym kościele. No, z przodku łotor, świeczki, ze zadku pawłać, słuchanie, co myśli mi jako sika będzie. No jak się zaczyno to rzekanie, toż ja jene dwie rzeczy rozumiała. Amen i aleluja. Siedziała taki błozen w tym kościele i se myślała, coś by też tu było zrobić, co by się tej jej rzeczy nauczyć. Naraz je uzdrzyła, że tam pod ławką mają taki wielki kancyno. Nie taki maluczki, jako to u nas, to już też mało kiery nosi. Jeny taki wielki. I ja uznała sobie tak jeden ten kancynoł pojściać. Jak paterek skończył rzekać, to ją też nic jedne drap ten kancynoł, schowała go pod jaklem, poleciała do chałupy, w chałupie się tego wsieckiego nauczyła i potem już jak starości nie miała, że czegoś w kościele nie rozumiała. Kancynoł na następną niedzielę mnie pięknie oddała. Boże zapłac. Dziecię moje, mamy to zawsze dziecka, Jobik już nie chciał przeżyczyć wojny światu. My się na nim wyżyli, bo co my zrobili jego domu. Jak to jest możliwe, żeście przeżyli dwie wojny, a żeście w 23 roku się odwiedzili? A że byliby szkolarzami, a mamulka tym rachowali. Pierwsza wojna przeżyła w 39 roku, jak leźli do Mazowieca. A druga wojna przeżyła w 45 roku. Wrócili te gizdy już. No przecież tak się Ale to jest znowu, to jest wtedy do pałka. Co?